Rozmowa dnia Dzień dobry, przed mikrofonem Rafał Szymczyk, a wraz ze mną w studiu prezes Korony Kielce Krzysztof Zając. Dzień dobry Panie Prezesie. Dzień dobry Państwu. Jest Pan już prezesem Korony pełne 10 dni. Zdołał Pan już poznać Kielecki Klub? Pełne 10 dni, to już 10 dni. Nie wiem, kiedy to, kiedy to minęło, bo każdy dzień jest tak dynamiczny, że naprawdę trudno mi jest się dokładnie zorientować, co, daniego, co, dane, co danego dnia chcemy i, i musimy zrobić, gdyż te wydarzenia są tak dynamiczne, że zawsze coś. Jest, wskakuje coś pomiędzy, a właśnie tym pomiędzy to jest ten mecz z Termaliką, ten decydujący w tej chwili mecz, także te 10 dni wydaje mi się, że poświęciliśmy dużo dla naszego klubu w celu tym, żebyśmy osiągnęli jak najlepszy wynik na pierwszy, na pierwszy ogień w sobotę. To z perspektywy tych 10 dni, jak Pan ocenia organizacyjnie i sportowo koronę? Powiem tak. Organizacyjnie i sportowo oceniam Koronę bardzo pozytywnie. Znaczy oceniłem już ją wcześniej, przed tymi dziesięcioma dniami pozytywnie, po wykonaniu audytu, gdzie mieliśmy możliwość wglądu już w pewne dokumenty, które pokazywały nam naprawdę pozytywny obraz kieleckiego klubu. Może sportowo powiem tak. Sportowo jest to bardzo ciekawa drużyna, ciekawy trener. Dobry trener, bo ciekawie to może złe słowo. Widać, że są taką jednością na boisku i poza nim. Widać, że trener panuje nad drużyną, potrafi ją zmobilizować, potrafi ją też w pewien sposób wzrugać, gdy jest, jest coś nie po jego myśli. Myślę, że jest to dobra taka mieszanka i wydaje nam się, że, czy wydaje mi się osobiście, że jest to dobry taki powiedzmy dobry prognostyk na, na przyszłość. Jeśli, jeśli chodzi, co dotyczy klubu jako całości, pracowników, to powiem, że też mam bardzo, bardzo dobry w tej chwili obraz tego wszystkiego. Przede wszystkim są ludzie zatrudnieni. Ta właściwie druga drużyna za naszą pierwszą drużyną, to są ci wszyscy, którzy od sprzątaczki aż po prezesa będziemy starali się być tą drugą drużyną, która wesprze tą pierwszą. Są to ludzie młodzi, są to ludzie zaangażowani, dla mnie osobiście jest to fajna rzecz, bo ja lubię pracować z, z ludźmi młodymi, są oni w wieku mojego syna, ale to dobrze, bo też potrafię ich zrozumieć i widzę ich zaangażowanie w wszystko to, co dotyczy klubu Korona Kielce. Był Pan dumny siedząc na trybunach stadionu przy ulicy Łazienkowskiej, kiedy Korona jak równy z równym grała z Mistrzem Polski? Byłem bardzo dumny. Powiem jechałem na ten mecz z, to, z takim powiedzmy leką, z leką tremą, bo po meczu z śląskiem Wrocław zadawałem sobie pytanie, co będzie gdy. Ale tutaj po pierwszych minutach spotkania, jak już wczoraj powiedziałem, serce mi urosło. Od razu byłem taki pewniejszy tego naszego występu, a a wynikiem tego była postawa naszej drużyny na boisku, która przyjęła mecz fizycznie bardzo dobrze, potrafiła legi narzucić swoją wolę, a do tego walczyła od pierwszej do ostatniej minuty. Pierwszy pana sukces to porozumienie, które osiągnął pan z kibicami? Ja bym tego nie nazwał sukcesem. Czy to będzie sukces, to się okaże w następnym, w następnym czasie, na przestrzeni kilku tygodni, kilku miesięcy. Ja bym to nazwał na razie takim obupólnym, y, 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 obupólnym sukcesem i kibiców, i, i zarządu, i policji, czyli takiego trójkąta. A mówię, na razie skupmy się na tym, jak kibice zachowają się na meczu z Termaliką, jak będą przebiegały negocjacje po tym meczu. I jak będzie ta współpraca przebiegała w momencie, gdy nastąpią następne spotkania i wtedy będziemy mogli mówić o sukcesie albo o porażce? A jest pan pewien, że uda się panu wypracować warunki tej przyszłej współpracy? Jakbym nie był pewien tego, to bym w ogóle nie podejmował się tych rozmów. Ma pan jakieś wzorce, z których pan czerpie, jak współpraca między klubem a kibicami powinna wyglądać? Wzorce mogą być dobre i złe. Jest dużo wzorców, tylko nie wolno ich powielać. Gdyż każdy klub działa myśli trochę inaczej, jak, jak każdy inny, Korona Kielce jest tu specyficznym klubem, konflikt kibiców z zarządem miał te czy inne podłoże, także wydaje mi się, że my musimy wypracować taki kielecki system współpracy z kibicami i doprowadzić do tego, żeby nie dochodziło w przyszłości do tego typu sesji. Wiemy, że Osobą, która według kibiców była powodem tego konfliktu, to osoba byłego prezesa Marka Paprockiego, obecnie pana zastępcy. Jego obecność w zarządzie tutaj nie będzie problemem? E, absolutnie nie, bo tu chciałbym podkreślić, e, obojętnie jakbyśmy patrzeli na te 10 dni zająca w koronie to jednak trzeba byłemu zarządowi i panu Markowi Paprockiemu podziękować za to, że w klubie w czasie trudnym dla Korony był w stanie to pozbierać. Przede wszystkim sportowo, gdyż drużyna jest w pewnym sensie na ustabilizowana i walczy o tą pierwszą ósemkę. I to zarządowi poprzedniemu trzeba zapisać na dobre, bo my w tym momencie właściwie przejęliśmy to, co było dobre sportowo, no i, i w tej chwili będziemy próbowali to, żeby dalej tak to poprowadzić. Obecność kibiców na stadionie i ten doping, Pana zdaniem, jest bardzo ważny. E, powiem tak. Nie ma piłki nożnej bez kibiców. E, w Kibic naprawdę, czy głośniejszy, czy spokojniejszy, jest potrzebny na każdym stadionie, bo to nie chodzi tylko o koronę kielce. Ja zawsze wychodziłem z tego założenia. Że 50, 70 tysięcy kibiców na stadionach angielskich, na stadionach Bundesligi czy, czy hiszpańskiej to nie jest przypadek. Że ci ludzie są ściągnięci tam poprzez dobry produkt. Ten produkt to jest klub sportowy. Ten klub sportowy w jakim sensie potrafił się w ciężkich czasach obronić marketingowo, wyjść na, na powiedzmy na prostą. I, I prezentować się tak, jak, jak do tej pory te kluby w tych ligach zachodnich. Dlatego piłka nożna bez kibiców nie ma sensu. My musimy też tutaj w Kielce wypracować taki model, gdzie kibic spokojniejszy, kibic głoś, głośniejszy będzie ze sobą, może nie współpracował, ale się jakoś tak dogadywał. I dogadywał. Żeby to miało sens, nie chodzi nam już tutaj o, 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 o kwotę 15 tysięcy pełnego stadionu, chociaż jest to naszym marzeniem oczywiście, bo nie ma nic lepszego, jak, jak mając spokój w planowaniu finansowym, że wiemy, że na następny sezon będzie minimum 12 tysięcy, a resztę sobie na pewno ktoś może jeszcze dokupić i przyjść na ten mecz. Ale to są na razie takie sprawy, które w następnych latach powinniśmy też. Z tym sobie poradzić. Sobota, godzina 18.00, Kolporter Arena. Korona podejmować będzie Bruk, Malikę, Nieciecza. To najważniejszy mecz żółto-czerwonych w tym sezonie? Ja już wczoraj powiedziałem, że to jest powiedzmy ważny mecz. Bo najważniejsze rzeczy, czy, czy mecze dopiero mogą być przed nami. Jest to ważny mecz. Nie chciałbym, żeby zawodnicy też to wzięli sobie tak, że najważniejszy to idziemy, wychodzimy i gramy na hura. Tak. Musimy ich pokonać za wszelką cenę. Pan wie, ja wiem, tutaj kibice wiedzą, że mecze trwają 90 minut, a niekiedy 94 minuty. Można wygrać mecz w 90 minucie, a można mecz przegrać po jakichś tam nieskoordynowanych atakach w 15 minucie meczu. Dlatego tu uważam ja osobiście, że. W moich wypowiedziach, dlatego to trochę tak tonuje, gdyż nie chciałbym, żeby zawodnicy wzięli sobie to i byli przemotywowani, czyli zbyt zmotywowani. Oni mają grać to, co grają zawsze, tylko mają dołożyć, jak już też wczoraj powiedziałem, tego gorącego serca trochę więcej, no i w tych sytuacjach takich ciężkich zachować tą chłodną głowę, czy zimną głowę. Trener Maciej Bartoszek ma podpisaną z Koroną Kielce umowę do końca tego sezonu z klauzulą, że jeśli Korona zajmie miejsce w górnej ósemce tabeli po 30 kolejce, to ta umowa automatycznie zostanie przedłużona o kolejny rok. Pan Panie Prezesie respektuje zapisy umowy? Oczywiście, to jest podstawa, zapisy umowy trzeba respektować, I, i jeśli się przejęło klub z tymi czy innymi zobowiązaniami, też trzeba respektować, i tutaj nie ma dla mnie żadnego problemu, jeśli trener Bartoszek wykona to zadanie, do którego się zobowiązał w, w tym swojej umowie o pracę, i autentycznie wejdziemy do tej ósemki. To wtedy z automatu się to przedłuża, a gdyby nie, to też nie jest powiedziane, że będzie trener zmieniony. Czyli praca, którą wykonuje pan, Trener Maciej Bartoszek Pana w tej chwili zadowala, zresztą Pan o tym powiedział na początku. Zadowala że... mnie i strona sportowa, i strona jego prywatna, bo jest takim pozytywnym człowiekiem, który potrafi zmotywować całą kadrę, czyli 25 czy 7 zawodników, a to też nie jest łatwe. I na koniec jeszcze o tę kadrę. Czy mogą być duże zmiany na koniec tego sezonu w kadrze pierwszego zespołu? Kilku zawodnikom kończą się kontrakty, to m.in. Milan Boryan, Michal Peskowicz, Rafał Grzelak, Bartek Grymaniak, Siergiej Filipczuk czy Ilian Micański. Będzie pan z nimi rozmawiał? Czy ma inny pomysł na budowę zespołu? Pomysłów można mieć dużo. Ja ich też mam bardzo dużo, tylko trzeba się obracać w tym, na co nas stać. Od razu też na początku powiedzieliśmy, że nie zależy nam na rewolucji w klubie, czyli wymiany połowy, czy, czy większej części zespołu. Chcemy takich spokojnych zmian, to znaczy, że ci zawodnicy, którzy, jeśli trener, bo to jego zdanie też będzie bardzo decydujące. Nam, nas przekona, że jest powiedzmy, potrzebuje zawodnika, tego, który jest w tej chwili kadrze i jest on niezbędny. Nie będzie z naszej strony żadnego, powiedzmy, czegoś takiego na nie. Nasza wizja budowy zespołu to i tak nie jest następny sezon. To są 2-3 lata, gdzie cały czas mówiliśmy, że ideałem jest dla nas pozyskiwanie. Bardzo dobrych już w tej chwili zawodników, nie mieszczących się w drużynach zawodowych Ligi Zachodnich, będącym 15-16 zawodnikiem, ale mającym ogromne możliwości rozwoju, gdzie nasza drużyna Korona Kielce dopomogłaby mu w tym, a on osobiście pomógłby reszcie drużynie. Czyli dla nas idealnym rozwiązaniem jest stworzenie takiego kręgosłupa. Bramkarz środkowy obrońca, czy dwóchśrodkowy i defensywny pomocnik-napastnik. Jeśli to nam się uda stworzyć, to wtedy jesteśmy z całą grupą naszych zawodników, którzy są w stanie stworzyć naprawdę ciekawy zespół. A czy na meczu z Brookbetter Ciecza na Kolporter nie pojawi się Pana przyjaciel, właściciel klubu Dieter Burdenski? Tak, oczywiście, dzisiaj przylatuje, jest dzisiaj już po południu w klubie. Także przygotowujemy się też do tego meczu i tak jak zespół i jesteśmy razem z Koroną, myślę tak jak Państwo też, będą z Koroną na stadionie w sobotę o 18.00. Także jesteśmy na meczu o godzinie 18. Wszyscy razem z Koroną Kielce. Mecz w sobotę o godzinie 18. Ostatnia kolejka rundy zasadniczej. Korona Kielce walczy o grupę mistrzowską. Jest krok od zdobycia tej grupy mistrzowskiej, a byłby to historyczny wyczyn. Liczymy na dobrą postawę podopiecznych Macieja Bartoszka i zwycięstwo z popularnymi słoniami. Przypomnę, godzina 18. Ci, którzy na stadion nie mogą się wybrać, zapraszam do słuchania transmisji z tego spotkania. Oczywiście w całości na antenie Radia Kielce. Dziękuję za wizytę w studiu, moimi Państwa gościem był prezes Korony Kielce Krzysztof Zając. Dziękuję panu, dziękuję państwu, z którym rozmawiał Rafał Szymczek. Do usłyszenia.